w niedzielę i zapraszam na karty dnia. Zobaczmy, jak tutaj się energia dla nas ułożył dzisiaj. Już patrzymy, karty dnia dla nas. Umiarkowanie, odpoczynek, nabranie siły na przyszły tydzień. Jakieś takie myśli o pracy pokazują się, ale pokazuje się również spotkanie towarzyskie, jakieś świętowanie w większym gronie, impreza. Także bardzo fajnie. Ta karta śmierci tutaj świadczy o tym, że zmienimy w jakiś sposób nasz punkt widzenia na jakąś sprawę. To może się wydarzyć właśnie w trakcie tego spotkania. Dlatego, że ewidentnie pokazują się jakieś osoby trzecie w naszym otoczeniu. I ta zmiana, ona będzie taka bardziej, ona będzie szła bardziej w takim kierunku oficjalnym. To jest taka sytuacja, jak na przykład kiedyś wydawało nam się, że zawsze będziemy przyjaciółmi z kimś i zawsze mieliśmy serce na dłoni w stosunku do tej osoby bądź do tych osób. A dzisiaj coś takiego się wydarzy, jakiś taki niuans, który sprawi, że zupełnie zmienimy sposób patrzenia i tak trochę będziemy podchodzili z większym dystansem do tej osoby. No, ewidentnie mi się coś takiego pokazało, kochani. Ale na spokojnie, to może być taki niuans, to może być ułamek sekundy, gdzie zdamy sobie z czegoś sprawę. Aha, dobra, to już trzeba uważać, obserwować tę osobę. Pokazała się miła, fajna atmosfera. I może karty też pokazały tą królową mieczy przy tej śmierci jako ostrzeżenie, żeby nie psuć tym właśnie swoim przebłyskiem z podświadomości może, fajnej atmosfery. Czasami sama świadomość wystarczy do tego. Spójrzcie tutaj, macie wybór, w którą stronę pójdziecie, tak? Albo powiecie to wprost, albo zostawicie coś dla siebie i na przyszłość już będziecie uważać. No taka sytuacja mi się tutaj na dzisiaj dla Was pokazała. Życzę Wam udanego spotkania mimo wszystko, ale miejcie oczy szeroko otwarte. Trzymajcie się i do usłyszenia już w poniedziałek. Pa, pa!